Zaczyna się kolejna edycja Tańca z Gwiazdami. Czy ty już masz jakąś tam swoją faworytkę albo faworyta? Powiem ci szczerze, że ja jeszcze nie wiem, kto bierze udział, więc jak się dowiem i zacznie się program, to jeżeli tylko będę miała czas, bo zazwyczaj w piątkowe wieczory jestem tutaj w Teatrze Kwadrat, to powiem ci szczerze, że jak schodzimy ze sceny, to czasami oglądamy fragmenty w garderobie. Więc oczywiście ja bardzo lubię ten program i na pewno będę miała jakiegoś faworyta. To ja ci zdradzę. Jedną z uczestniczek będzie Julka Bieniawa, twoja serialowa koleżanka z rodzinki.pl. No i czy ty masz dla niej jakieś takie rady, jako była finalistka tego show? Wiesz co, nie mam żadnych rad, po prostu trzeba być sobą i myślę, że jeżeli Julka będzie czegokolwiek potrzebowała, to zadzwoni i poprosi o radę. Chociaż tutaj nie ma co radzić, to trzeba być sobą. Czy ona według ciebie ma takie zadatki na tancerkę? Na pewno. Ona jest niesamowicie zdolną dziewczyną i na pewno wiem, znaczy ja to nawet wiem, że ma niezwykły talent też taneczny, więc jestem pewna, że świetnie sobie poradzi. A czy wygra kryształową kulę według ciebie? Nie wiem tego. Gdybym wiedziała, to bym wiedziała, czy mam iść do programu, czy nie. Kto ma to wiedzieć, mój drogi? Rozumiem, że trzymasz za nią kciuki. Oczywiście.